Wiedziałem, że coś przede mną. Niezłe rodeo nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. Zwiększyć moc w silnikach w drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego. Na mój sygnał. Teraz. Co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat i nagle rzuciły się na Marsarę? Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. Zergi dokonały prawdziwej inwazji. Zniszczeniu ulegają planety z papierem. Ciężkie straty. Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu Zergi zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy. Matko, zlituj się nad nami. Zdobyliśmy niezwykle cenne nagranie, które potwierdza, że to królowa Ostrzy dowodzi rolę. Wiedzieliśmy, że kiedyś wróci. Czego chce tym razem? Wróciła, żeby dokończyć robotę. Trudno powiedzieć, co zergi rzucą teraz przeciwko nam. Musimy mieć pewność, że nasz sprzęt i amunicja sprostają wyzwaniu. Tak, sprawdzę to ze słonem w zbrojowni. Jak go znam, to już ma dla nas ulepszenia. Przepraszam, że pytam, komandorze, ale czy jest jakiś powód, dla którego ten kryminalista wciąż sterczy na moim mostku? Spokojnie, Matt. Tykus to jeden z moich najstarszych kumpli. Pomógł mi wyjść ze strasznego szamba kilka lat temu. Jestem jego dłużnikiem. Kryminalna kartoteka twojego kumpla jest długa jak... Możesz mi wierzyć. Gdyby Tykus Findlay chciał mojej śmierci, już byłbym trupem. Tak jest, komandorze. No okej, mamy dostęp teraz do mostku. Hyperion, pyk. To jest nasz okręt flagowy. A tu nowe misje, mamy też zbrojownię. Ludzie, wrócił nasz wspaniały przywódca. A co tam, kowboju? Słon, co masz dla mnie? To co zwykle, wzmocnienia naszych sił. Mam się streszczać z moimi oddziałami i sprzętem, co? No, możesz dodawać ulepszenia technologiczne z tej tutaj konsoli, ale stworzenie armii w biegu nie będzie tanie. Tym razem masz kredyty, prawda? Słuchaj, wiem, że ostatnio nie przelewało nam się z Forsą, ale ten artefakt, który zabraliśmy z Marsary, rozwiąże nasze problemy. Już to kiedyś słyszałem, Brach. Tym razem będzie inaczej. Da, to też już kiedyś. Dobra, mamy tu konsolę, możemy sobie tu upgrade'y robić. Na przykład możemy na marinach, mamy ulepszenia bazy, możemy sobie ulepszyć bunkier albo zwiększyć liczbę miejsc. Tu mamy piechotę, możemy na przykład kupić im stymulanty, nie? Żeby im to zakupić. Możemy kupić tarcze, możemy kupić zaawansowane zaopatrzenie medyczne, że nie wymagają już laboratorium technologicznego na przykład. My kupimy tarcze bojowe. Nas będzie kosztować większość kredytu, więc nic więcej nie kupimy. Ale to jest wystarczający upgrade. Dobra. Cofniemy się na mostek. I polecimy, myślę, że kolejną misję. Mapa gwiezdna. Jak tam nasza sytuacja, Matt? Odebraliśmy sygnał SOS od kolonistów z Agri. Atakują ich zergi. Pański kolega z Pierdla, Tykus, złapał kolejną misję. Chodzi o odnalezienie innego artefaktu, który znajduje się na Monlith, protoskiej planecie Sanktuarium. Mamy do wyboru sobie misję. Okej, Agaria. Dostaniemy tu wypalaczy, dostaniemy marudery. Taki z Mobiusa sądzą, że następny artefakt jest na świecie zwanym Monlith. Podobno pilnują... Punkty badań jakieś.
Nie pamiętam. Okej, nagroda w kredytach 1000, 100 tysięcy. Dobra, lecimy sobie tu. Pomożemy kolonistom. Dziękuję, że odpowiedziałeś na nasze wyzwanie, komandorze. Jestem dr Ariel Hanson i reprezentuję osadników z kolonii Agria. Miło mi poznać, pani doktor. Mów mi, Jim. Jak wygląda sytuacja? Zergi przełamały system obronny planety. Kolonia jest stracona. Przez ostatnie 12 godzin ewakuowałam ludzi do najbliższego portu gwiezdnego. Ataki zergów nasiliły się jednak w takim stopniu, że nie możemy się już przedostać. Jeśli zdołasz obstawić drogę, zaczniemy co kilka minut wysyłać pozostałe grupy. Nie martw się, pani doktor. Przeprowadzimy twoich ludzi bezpiecznie do portu gwiezdnego. Mam nadzieję, że się nie mylisz, komandorze. Zergi są straszniejsze niż kiedykolwiek sądziłam. I zaczynamy. Dostaniemy kolejną jednostkę, której nie mam w ulti, czyli wypalaczy. Gotowy na grillowanie. Zamieniam się w słuch. Bo tej jednostki w ulti też nie ma. Dlatego, że byłaby OP. Ogień zwalczaj ogniem. Ładnie. Dostaliśmy wypalaczy, kowboj. Ci chłopcy mają miotacze płomieni, które solidnie przysmażą zergi. Wypalacz, pyk. Okej. Lubię taktykę spadną. Nasi sojusznicy są atakowani. Pewnie byliby zbyt OP, gdyby byli w multi przeciwko zergom. Przekażę ci kontrolę nad głównymi budynkami, żebyś pomógł nam ewakuować kolonię. No, okej. Jakoś dźwięk miał przycisk ogólnie strasznie. Się podziało. Okej. Musimy eskortować konwoje aż do głównego portu gwiezdnego, żeby koloniści mogli uciec. Pierwszy konwój z przeprawy Bernarda wkrótce wyruszy. Zmieniam się w słuch. No okej. Okay. Już jest wszystko spoko. Ogień zwalczaj ogień. Dobra, leci pierwszy przeprawa. Musimy sobie ekonomię zbudować najpierw. Za mało minerałów. To będzie ciężkie wyzwanie. Będzie trwało latami, wiekami, tysiącleciami. O, ale zapora pecił zergowa. Szanuję. Ale nasi marini to mają tarcze, jak widać. O. Normalnie to się kupuje w tym laboratorium technologicznym, no ale. W multi. Ale tutaj to robimy w zbrojownicy, jest spoko. Mamy swój znaczek, o, patrzcie. Nie mam takiego plusika. Nie zatrzymywać się, ruszajmy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra, pójdziemy przodem po prostu. Oczywiście. Powiem, że tu mutalisków nie będzie, bo czegoś takiego byłoby słabo. Ktoś wpadł na dobry pomysł, żeby postawić bunkry do ochrony drogi. Dlaczego są opuszczone?
Żołnierze Dominium porzucili je po ataku zergów. Kolonia nic ich nie obchodziła. Bardzo mi przykro, pani doktor. Przynajmniej te bunkry są w dobrych miejscach. Sprawdzę, czy da się je obsadzić. Upieczmy coś. No. Pachnie zwycięstwem. Kupa roboty, co? Tak jest, szefie. Czekałem na ciebie. Dobra, zrobimy sobie tak. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Tych dwóch wypalaczy niech idzie do przodu. Taktykę spalonej ziemi. No spoko, nie? Gotowy do akcji. O, minerał. Biorę to. Po czwarka. Lecimy im tam pomóc. Zabierzmy to gówno. Dobra, mamy 9 pasażerów na miejscu. Jakieś surowce. Do Portu Gwiezdnego jest długa droga, wspólniku. Jak mamy chronić ich wszystkich? Myślę, że moglibyśmy użyć ruchomego oddziału do obrony konwoju. Albo postawić więcej bunkrów i bronić newralgicznych punktów. Nie. Każdy z tych sposobów powinien być skuteczny. Umarło mu się. Strategia eskortowania. Gotowy na grillowanie. Pachnie. Okej. Nie powinno być specjalnie trudne. A nie, kopcie to po prostu, wyjebane w resztę. Gotowy do akcji. Mamy te poczwarki wszystkie zebrane. Lubię taktykę spalonej ziemi. Spoko, nie? Powiem, że mnie zainteresowałeś, żemuś. Kolejny konwój jest już prawie gotów do drogi, komandorze. Proszę o powiadomienie swoich ludzi. Okej. Spopielić ich. Okej. Czas na grilla. Dobra robota. Rozbudowa ukończona. Wiemy marinów. Zamieniam się w słuch. Będziemy wypalaczy robić, dobra, nie mogę się przydać. No. Dobra. Mamy postawione bohatery z bunkier, który nie obsadzony przeze mnie. Do portu szybko! Bia. Jasne. Lepiej, żebym tego nie żałował. Biorę się za to. Mam to. W porządku. Chcesz ognia? Ogień zwalczaj ogniem. Czekałem na ciebie. Chcesz ze mną...
komuś? Dobra, zaraz ten Marin tu przyjdzie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Ciebie! Oczywiście! Tempo, tempo, tempo! Nie mogę się doczekać. Ale... Dawaj! Koloniści są atakowani! Musimy ich uratować! Nic im nie będzie. Śmiało! Nasi sojusznicy są na spokojnie. Taką nadzieję, że nic im nie będzie. Ten fort za długo już nie wytrzyma ogólnie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Czekałem na ciebie. Tempo, tempo, tempo! Dawać mi tak. Puszczamy ten rejon. Dobra, 19 ziomków zrobionych. I czy oni zapakują ten... Okej, nie wnikam. Będzie 20 przetransportowanych już. Cofamy nasze oddziały. Te zergingi się i tak respią z dupy, chyba nie da się powstrzymać tych ataków w żaden sposób. No ale trudno. RK nowych nie będę robił, nie ma potrzeby, taka 9 ilość to jest wystarczająca. Kopiące minerałki 3 na gazie też starczy. Robimy jakieś nie wiadomo jakich armii, więc nie ma co się przejmować. Rozbudowa ukończona. Rozbudowa ukończona. No, okej. Jaka nasza mała armijka? Ja wypalacze są według mnie takie se ogólnie. Nic takiego super. No na multi to pewnie byłoby OP, to jest za mocne na early game'a. Bo to jest niby early game. No w laboratorium technologicznym. No ale to early game. Wkrótce wyruszy następny konwój. Spoko, jesteśmy gotowi. Za mało minerałów. Pakować się cywile. Cywil. I nam plecy osłaniają, to pewnie też nagle wyrąbię pełno, a wręcz tysiące i tryliony tych, jak to się nazywa, nydusów. I też zostanie planeta zniszczona, ale jak my tu byliśmy, to to się nie mogło stać. Tak ogólnie taka beka, nie? Same epickości kampanii StarCrafta 2 nic nie odmówię, bo jest naprawdę spoko zrobiono. Mimo, że to jest Gastric, te multi, to kampania jest bardzo fajna. Czyli podoba mi się to mimo wszystko podzielnie, to, że każda rasa ma swoją osobną część jakby, nie? Tej dodatek. Bo w podstawce mamy właśnie tych ludzi, Terran. Później mamy Zergi. A potem w Legacy of the Void, które niedługo wychodzi, mamy Protossów. Lepiej, żebym tego nie żałował. Potwierdzam. Dobra, idziemy za to. Coś się tak napali. Wydasz jakiś rozkaz? Boże. Oczywiście. Tak jest, komandorze. Gotowy do akcji. Walimy! Czekałem na ciebie. Szeregu, chłopaki. Czekałem na ciebie.
Przyjąłem. Czytasz jakiś rozkaz? Siebie. Idziemy do przodu. Dołożyć komuś? Dlaczego nie? Okej. Ziomuś przeżył na szczęście. Nie mogę się doczekać. Tempo. O kurwa. Mam to. Dawaj. Przypał. A nie dobra, koloniści żyją. Dobra, jest spoko. Rozwaliło tylko pojazd. Zostawić moich cywili. Sergi się przebiły. Rozwali się. Puścić manto. Biorę się za to. Wolę mi od moich cywili. Chyba wszystkich nie uratujemy. Bo nie będziemy mieli. Pewnie jednego nam zabraknie. A trudno. Powiem wywalone. Po prawdzie. Oczywiście, że możesz. Gotowy do akcji. No i wracamy sobie. No cóż, paru cywili nam się straci, ale to nic. Myślałem, że jednego straciliśmy. Dołożyć komu? Potrzebne dodatkowe magazyny. Ta jest. Komandorze, właśnie wykryliśmy organizmy zergów wchodzące w górne partie atmosfery. Nie mogę podać dokładnych namiarów, ale kierują się w waszą stronę. Okej. Mutaliski? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dobra, czekamy. W szeregu, chłopaki. Na następnych ziomków? Zaczyna się robić ciemno. Ogólnie. No, jak robi się ciemno, zwiastuję, że będzie przesrane. Wydasz jakiś rozkaz? Niestety, tak to już jest. Dołożyć komuś? Tam i zupy dołóż. Kolejny konwój zaraz wyruszy, komandorze. No, trochę szybciej, można prosić? No, można zrobić szybciej. O, panie. To wszystko zmienia, nie? Lepiej, żebym tego nie żałował. I tak to ja mogę grać. Zapomniałem sprawdzić, czy to można przyspieszyć. Dawaj! Dlaczego nie? Normalna, szybciej, dobra. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Spoko, fajnie. Cieszę się. Załatwione. Biegnij kupić cywilu. Masakra. No już wszyscy dziękujemy. Ruszaj dupę. Trzech marinów do obstawy aż dałeś. Dobra, ruszajmy. Kobieto, masz gest, nie? Podziwiam cię, pani doktor. No i teraz to się szkoli tak jak powinno, nie? 5 lat. Masakra. Ale czekam jak ten... Jak ten debil. No, komory zrzutowe, dobra. Jest gejoza. Myślałem, że rocze będą spadać na siebie tylko zerg... O kurwa. To są niewinni ludzie, co wy wyprawiacie? Oj, sorry. Chyba rozwaliłem ten. Chyba rozwaliłem. Konwój. Przez przypadek. Czy to przypadkiem to było? Oczywiście. Rewelacja. To było totalnie przypadkiem, przepraszam. Nie mogę się doczekać.
A, mutale. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wiedziałem, że mutale też się znajdą. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Rozkaz otrzymany. Wszyscy? Dobra, cofamy. Dlaczego nie? Okej, okay, Bosko. Dobra, jeszcze ten kowy 10. Tak, został ostatni statek, więc... Komandorze, odbieram zakłócenia sejsmiczne zbliżające się w waszym kierunku. O Jezu, Nydusy. Nydusy. Cudownie. To w ich stylu. Dbają o rozrywkę. Kupa roboty, co? No niby nie robić armii, ale lepiej ją zrobię. Czekałem na cię. Nyduski teraz będą. Jej, kochamy Nyduski. Nyduski, którymi praktycznie nikt nie gra. A tu mówię o multiplayerze. Nie wiem, pewnie single byłyby OP. Nie wiem, pewnie wchodź się sam, więc zobaczymy. Dołożyć go. Prawie skończyliśmy, komandorze. Kolejny konwój wyruszy wkrótce. No jak to kobieta? No wkrótce, nie powiem ci za ile, wkrótce. Ziomuś, domyśl się kiedy, nie? Za 10-15 lat. Może nawet za 4 godziny. To nie jest tak, że jesteśmy otoczeni przez krwiożerczych kosmitów, którzy mogą nas zaraz zeżreć. Nie. To tam jolo. Dobra, to powinien być ostatni transport. Ma ze mnie rozpierdzielić transportera przez przypadek. To było przez przypadek wtedy, serio. Naprawdę. Dobra, no wszyscy wlezli. Dobra. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Czterech ma. To czterech aż zaś, o kurczę. Czy droga przed nami jest bezpieczna? Pewnie niebawem się dowiemy. No nie, nie jest bezpieczna. W ogóle 90 typa do ochrony pieprzonej ciężarówki, nie? Załatwione. Mogliście tych tą armię wziąć i rozpierdzielić innych, ale oni tu wszyscy zginą oczywiście. Gotowy do akcji. Jakby inaczej. Lecą. No właśnie, Nyduski. Cholerna gejoza. Rozkaz otrzymany. Nie mogę się doczekać. Potwierdzam. Kto wygląda, nie? Biobal, OP. Duska trzeba rozwalić, bo on nam będzie spamował zerglingi. A tego byśmy nie chcieli. Ktoś nam umarł tam, widzę. Chyba się udało. O kurde. Wbijamy, juhu, easy peasy, lemon squeezy, chłopaki. Jasne. Ewakuacja. Się robi. Wszyscy będą? Tak, uratowaliśmy wszystkich, nawet więcej niż wszystkich, 51. Przyjąłem. To już ostatni, tempo, startować. Oj, to zaraz będzie rozpierdziel pewnie. No tak, oczywiście. I gdzie jest ta cała moja armia, nie? Która tu była? No to jest taka nieścisłość fabularna troszkę. O, widzę koruptorki. Uhu, mission accomplished. Jej. Będę teraz transportowca, no dobra, przypał, nie? Nikoloniści 2. Okej, znajdziemy poczwarki na 3. Jej, ja was żegnam bardzo, nie zobaczenia w kolejnym odcinku. StarCraft 2. Na razie, cześć.